Kolejną kartą jest golem, proszę. Gwarcy, Jezus. Kolejną epic kartą jest... Siema, nema, neczko. Godzina 23:30. Pierwszy raz nagrywam zdecydowanie Clash Royale o tak późnej godzinie. Siedziałem sobie z Trotarkiem i Matyniem na TeamSpeak, oglądaliśmy sobie tam jakieś głupoty, no i wbiłem na Clash Royale, żeby zobaczyć, jak tam moja wielka, wspaniała społeczność klanowa się tutaj rozwija. No i patrzę, że przecież była promocja na Epic Chesta, a ja nie mogę nie nagrać odcinka z promocji, więc dzisiaj będzie Epic Chest, będą jakieś pewnie gierki, będzie kilka innych chestów, więc myślę, że będzie warto, a wiecie, no nie w każdym odcinku musi być legenda, prawda? Chyba, że trafimy na przykład z Golden Chesta albo z Crown Chesta. Być może, kolejna, już piąta chyba legenda będzie, ale no, nie obiecuję. A pod ostatnim odcinkiem tyle łapek aż zgromadziliście, to naprawdę wyśmienity wynik. Zresztą, co by tu się oszukiwać, prawie pod każdym filmem ostatnio z Clash Royale lubicie takie wyniki, więc myślę, że pod tym filmem jako, że tutaj legendy raczej nie będzie, tak 4000? Myślę, że będzie bardzo fajnym wynikiem, więc proszę was o 4000 łapek pod tym filmem, a dzisiaj Epic Chest, 2 Golden Chesty, Crown Chest, no i zobaczymy, może coś jeszcze. Widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, ale że ty chcesz go częściej widywać, to wciśnij przycisk subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź, do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zalajkuj mojego fanpage'a, na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek. Zapraszam. Ale na start myślę, że otwórzmy Crown Chesta i 500 golda, okej, do tego gemsy. Okej, do tego miniony, 17 minionków, do tego jeszcze kanon, czyli dwie komonowe, teraz rerowa, 7 hogriderów, to na pewno się przyda i ostatnie to będzie epic, gardcy, znowu, bo już mam drugi ich poziom i jeszcze jedna karta mi brakuje do trzeciego, ale nie gram nimi, ale tak czy siak epic w Crown Chestie, chyba okej, chyba że jest zawsze, no to wtedy średniawka. Powiem wam tak, jak sami widzicie, troszeczkę mi się spadło ostatnio, bo bardzo ciężko gra mi się tym moim deckiem golemowym. Nie wiem, czy to po tym nerfie dla Nightwitchy, czy co. Strasznie ciężko mi się wygrywa ostatnio, więc spróbuję dzisiaj wygrać. A, no i najważniejsze, czego wam nie powiedziałem, no to wbiłem 8 poziom i to całkiem sporo ten 8 poziom wbiłem. I co jeszcze najważniejsze, nauczyłem się, że nie muszę przyciągać tych kart, tylko mogę sobie kliknąć i potem kliknąć, gdzie ona ma być rozdysponowana. To jest bardzo duże dla mnie ułatwienie. Wcześniej to była naprawdę olbrzymia katorga dla mnie, że musiałem robić wszystko tak naprawdę po kolei. O kurde, ale to zrąbałem, te szkieletki powinny wejść. No okej, szkieletki przytankowały, więc całkiem spoko. Ale tak czy siak to będzie mały problem. Musimy tego wizarda z tyłu jakoś zniszczyć, bo wizard będzie nas bił. Ale dobra, Pekka dość łatwo tutaj poszła i nasze dwie tutaj, dwa minionki idą i atakują. Tutaj ten smoczek coś tam zrobi i obije troszkę to, i obije troszkę to. A w tym czasie na przykład będę mógł sobie wysłać golemka. Golemek zawsze fajnie. No ale mówię, ostatnio strasznie ciężko mi się tym deckiem wygrywa. O kurde, Lava Hound. No tutaj, dość taki, dość mocny deck bym powiedział, nie? Nie dość, że ma Pekkę, to ma jeszcze Lava Hounda i muszę coś z tym Lava Houndem zrobić koniecznie, bo nie za bardzo wiem co. No mogę zrobić to i, ale to też nie miało sensu, bo te baty tak niezbyt chcą to atakować. Ajajaj, no tutaj jest mały problem. Tutaj jest mały problem, chociaż sama sam Lava Hound nie robi jakichś mega mocnych obrażeń. Jeszcze Sparki, no nie. Lightninga tutaj muszę wysłać. Ale to i tak nic nie dało, ale... O nie, dobra, dało. Baty zabiły, więc zniszczyliśmy pierwszą wieżę. Było dość ciężko, ale summa summarum wyszło całkiem okej. Ja muszę tutaj Elixir Collector postawić. On ma bardzo taki bardzo ofensywny deck. Sparki, mega mocna. Pekka, mega mocna. Do tego jeszcze Lava Hound. Same tanki i to jeszcze mocne tanki. Tutaj na pewno będę musiał się jakoś obronić. I boję się, że tą obronę będę musiał przeprowadzić z pomocą golema, co by na to? Myślę, że golem byłby całkiem fajną obroną. Tutaj, a nie, dobra, szkieletki źle strasznie wysłałem. Myślałem, że pójdą jeszcze na tamtą stronę i że zlurujemy Pekkę, niestety to się kompletnie nie udało. No i tutaj będzie mały problem, to na pewno. Tutaj to tak łatwo nie wyjdzie. Na szczęście Wizard został jakoś tam pokonany i Pekka skupiła się na tamtym koledze, więc jest całkiem okej, bym powiedział w tym momencie. Jest całkiem okej. Tutaj co postawimy? Myślę, że teraz nie wiem, czy może kolejny golem? Nie! Dobra, niestety mamy mały problem. Sparki tutaj nas kompletnie zniszczy. Tutaj Lightning będzie idealną kartą po prostu. I Lightning tutaj walnie. I to walnie tak całkiem przyzwoicie, nie? Tylko jeszcze strzałki tutaj wyślę. Strzałki, szybko! Dobra, strzałki zabiły to i to. Mamy tam teraz dwie karty. Czy jest sens przeprowadzać taki jakiś mega mocny atak? Szczerze powiedziawszy, wątpię. Chyba lepiej
tutaj oszczędzić sobie to i zaatakować drugą wieżę. Tak mi się wydaje, chociaż teraz już będzie zaraz dogrywka, więc musimy tutaj na pewno się obronić w jakiś sposób. I to w taki całkiem mocny sposób będziemy musieli się obronić. Tutaj Lightning na pewno pójdzie przy okazji. Zobaczcie, Lightning poszedł całkiem okej. Do tego jeszcze to damy. Nie, strzałki, jak źle też strzałki rzuciłem. Strasznie to słabo zrobiłem. No niestety, nie zawsze można zrobić to dobrze. Pekka tam też bije dość... O kurczaczki. No tutaj jest niebezpiecznie i wydaje mi się, że to może być to mały problem dla nas, co tu się dzieje. O nie, jeszcze dał to. O Jezu, tutaj Lightning musi wejść. A jest problem. Dobra, nie ma problemu. Czy jest jednak problem? No mały jest, ale... ajajaj, myślę, że my pójdziemy w tą stronę atakować, wiecie? Nie ma co, musimy zniszczyć im domek. On idzie prawą stroną. No i tu jest mały problem, zdecydowanie. Tutaj jest mały problem. Fajnie było zniszczyć pierwszym tą wieżę, ale czy to się uda? Ciężko tak naprawdę stwierdzić. Wyślijmy tutaj mega miniona. Tutaj jeszcze wyślijmy to. Wyślijmy też tutaj szkieletki. No wszystko muszę tutaj wysłać tak naprawdę, żeby się obronić. Lightning tutaj musi też walnąć. Ojojoj, ojojojojoj. Mam mały problem i to nie taki mały. Chociaż nie, no dobra, jest całkiem okej. Będzie remis, ale kurde, ta gra była bardzo przejmująca. Nie wiedziałem tak naprawdę, co się dzieje. Było ciężko i on miał dobry deck i ja jakoś miałem dobry deck. Było wyrównanie, trzeba powiedzieć, było wyrównanie. Ale Sparky, Lava Hound i Pekka to jest naprawdę mocne połączenie. Spróbujemy raz jeszcze. Ale przy okazji otworzymy Golden Chesta i tutaj jest Gold oczywiście, Ice Spiritsy. Okej, może być, do tego Elite Barbariansy, wasza najbardziej znienawidzona karta, ale one faktycznie są mega mocne. I do tego Fire Spirits i Ice Golem. Tych Ice Golemów też zostaje dużo ostatnio. No okej. Dobra, gramy z 9 levelem, no i ja myślę powoli, żeby zmienić deck. Myślę o tym Lava Hound Balloon, ale do tego fajnie byłoby mieć ten gang goblinów, nie? Tak mi się wydaje, że to jest całkiem dobra karta. Więc na razie jeszcze nie. Zresztą strasznie jakoś ciężko mi się tym grało na początku. Ojojoj, źle to wysłałem. Okej, ale tutaj Nightwitch załatwi dość fajnie sprawę. Nightwitch nie dość, że dużo bije, to jeszcze fajnie sobie z tym wszystkim powinna poradzić. Okej, tutaj myślę, że wyślemy Baby Dragona, żeby pomógł trochę temu golemowi zniszczyć to. Okej, tutaj... Nie no, kurde, golem. Tam to powinien zaatakować. No, wyszło tak średniawka. Taka średniawka TV tutaj wyszła. Chociaż ten atak wydaje się być całkiem fajnym. Ten tutaj zap praktycznie nic nie zrobił. Tutaj troszeczkę tej wieży na pewno zbijemy. No i myślę, że to jest już wystarczające, żeby się cieszyć. Zbijemy więcej niż on nam zbił. My postawimy sobie kolektor. Bo jednak mana w tym matchupie jest dość ważna. No i zobaczcie, może... A kurde, chciałbym mieć smoczka na wyższym poziomie. Albo golema. To naprawdę by dużo pomogło. Mamy praktycznie tą prawą wieżę zbitą, więc nie będę wysyłał tam już na pewno trupsów. Myślę, że teraz czas będzie zaatakować tym jednak lewym skrzydłem. Golem tutaj. Dobra, ten lock poleci. Ja wtedy wystawię tutaj to. Jest całkiem okej, ale tak czy siak nie najlepiej jednak. Więc ta nasza wieża niestety spadnie tutaj. Ale wyślemy Nightwitcha za nim, żeby on tam sobie dał tutaj czadu. Jeszcze mega miniona, żeby pomógł to rozwalić, bo to jest mega mocne. Znaczy mega mocne, nie jest mega mocne, ale jest mocne. A coś, co jest mocne, to już wystarczające, żeby to rozwalić. Myślę, że tutaj przeprowadzimy taką poważniejszą ofensywę w tym momencie, bo mamy naprawdę tutaj niezłe... No, nie jesteśmy dobrze przygotowani do ofensywy. Teraz mam nadzieję, że on wystawi coś tutaj mega mocnego, bo ja tutaj mógłbym w sumie niszczyć coś Arrowsami. No, nie wystawił nic mega mocnego, więc ja przeprowadzam kolejny atak. Tym razem prawym skrzydłem dokończymy tą wieżę po tamtej stronie. No i myślę, że to zagwarantuje nam zwycięstwo. Jezu, jak ja dawno nie nagrywałem na siedząco, wiecie? To aż tak dziwnie mi się... O kurde, straciłem. Właśnie to jest problem nagrywania, że tutaj się często tutaj rozgadujecie. No i niestety czasami bywa tak, że nie zawsze jest jakoś mega spoko. Okej, przeprowadzamy kolejny atak. To kompletnie nie ma znaczenia tak naprawdę w tym momencie. Wydaje mi się, że to już jest gra wygrana, ona ta i tak zginie, więc ja nie mam tutaj zbytnio co się spinać. Mogę tutaj jeszcze wystawić Lightninga gdzieś, żeby pomóc w razie jak on coś wystawi. No nie wiem, dobra, Lightning to nie jest najlepsza opcja, ale jeszcze golema jednego wystawimy. Myślę, że to jest w tym momencie gra przegrana. Lightning mogę puścić za jakiś czas, teraz puszczę Lightning. Fajnie było jednak zniszczyć tą, ale chyba nie zniszczę, no nie zniszczy na pewno. Nie będę miał po prostu trzech koronek,
ale tak czy siak mecz wyszedł naprawdę okej, więc chyba możemy być zadowoleni. Otwórzmy sobie jeszcze Silver Chesta, tutaj Gold, okej, Giant, też mam całkiem sporo Giantów, może jakiś deck na Giantach, kto wie, no i Spear Goblinsy, też na pewno się przyda. Dobra, zagrajmy sobie tutaj jeszcze jakiś meczyk, 2 versus 2, gram z Angelo, Ematia, bardzo dużo Hiszpanów tutaj gra, albo mi się wydaje, no nie wiem, spróbujemy. Ja zawsze zagram Golemem, zaczynamy Golemem na prawą stronę, tylko on tutaj da Wizarda, myślę, że Wizard będzie bardzo fajną tutaj rzeczą na ten poziom. O kurde, on tutaj całkiem ofensywnie zaatakował, bym powiedział. Ja tutaj strzałkami spróbuję to jakoś zakończyć. Ale no, ajajaj, tutaj bardzo, bardzo mocno i bardzo szybko zaatakował. A ja niestety nie mam jak się temu sprzeciwić zbytnio. Mogę tutaj dać Baby Dragona, ale dobra, ten Lock strasznie. Lock jest naprawdę mega fajną kartą. Na początku myślałem, że Lock jest słaby, ale Lock jest naprawdę mega, mega, mega fajny. O kurde, Graveyarda tam puścił. No dobra, no to wychodzi na to, że... Mamy tamtą stronę już mamy. I być może to jest atak, który da nam zwycięstwo, wiecie? Więc ja tam chyba polecę tak bardziej ofensywnie. Myślę, że to ma sens, bo to może nam dać wygraną w tym momencie, mi się coś tak wydaje. Że to może być ten ostateczny atak. Chociaż chyba nie. Nie, to jest tak. To jest ostateczny atak. Bardzo szybko poszło. I bardzo dobrze. Good game. To była mega dobra i przy okazji szybka gra. Ej, i za to też się dostaje koronki do klan Chesta. Bardzo się cieszę. Dobra, wiecie co? Nie ma co. 14 minut zostało. W razie co, jakby coś się popsuło, nie chciałbym ryzykować. Otwieramy Epic Chesta. 9,5 tysiąca. To sporo, ale będziemy mieli 19 epików gwarantowanych. Jestem bardzo ciekaw, jakie te epiki będą. No i co? Nie przedłużając, lećmy z tym. No i dobra, otwieramy Epic Chesta i pierwszy... Jezu, znowu Pekka, mam tego tyle, że to aż masakra. Muszę coś chyba z tym zrobić. Dobra, ale to była pojedyncza karta. Teraz będzie już chyba 3 albo więcej nawet. Więc teraz kolejną kartą epicką jest, proszę państwa, 4 Giant Szkieletony. Też nie najlepiej. Kolejną kartą jest Golem, proszę. Gwarcy, Jezus. Kolejną epic kartą jest Golem, proszę państwa. Barel. Chociaż Barel jest chyba całkiem okej, ale chciałem bardzo Dragona, Balona albo Golema. Niestety nie dostałem. Zagrajmy sobie ostatnią już dzisiaj walkę. No i tym razem start całkiem okej. Mam w sumie combo tego deku na ręku, więc Golem dojdzie do końca. Wystawiamy Wiedźmę i powinno być okej. Czasami udaje się dzięki temu po prostu wygrać grę, ale nie zawsze. Niestety tutaj nie mam... Niestety nie mam zbytnio jak walczyć z tym Goblin Barrelem w tym momencie. Więc zrobimy takiego troszeczkę splita. No ten Fireball był okej, ale teraz na przykład nie masz odpowiedzi na Twitcha, niestety. No chyba, że masz to na przykład. No nie, dobra, jeszcze dam to, no ale tutaj mamy małego pecha. Chociaż te baty powinny tam sobie dać radę, powinny podziubać. Baty są fajne, niestety. Inferno, znaczy Baby Dragon troszeczkę tym batom przeszkodził. No nie powiem, że nie. Dobra, tutaj wyślemy Baby Dragona. Na to też nie będzie jakieś to mega dobre. Wręcz powiedziałbym słabe to było. Wręcz powiedziałbym, że to było słabe. I kolejna chyba walka przegrana będzie. Wydysponowaliśmy naszego golema, zwabiliśmy mega miniona, więc nie dojdzie do wieży. Bardzo mnie to cieszy. Ale co teraz się wydarzy? Jestem stuprocentowo pewny, no może nie stuprocentowo, ale wydaje mi się, że zaraz znowu polecą szkieletki. Na szczęście mam w przygotowaniu strzały, więc gdyby faktycznie tak było, to mogę na przykład rzucić tutaj strzały. No i rzucę. Coś tam zranię, ale też nie za wiele. Ale przy okazji nasza, znaczy ta wieża, o kurde. Przy okazji wieża powinna paść. No niestety nie padnie, bo te szkieletki są strasznie, strasznie mocne na to wszystko, co tam się dzieje. A nie, padła wieża, okej. Wieża padła, tutaj damy jeszcze to, żeby ten atak jakoś tam poprowadzić. No i na razie atak wygląda całkiem okej. Niestety nie mam many na tyle, żeby się bawić dwoma golemami. Więc zrobimy coś takiego. Tutaj dam Elixir Collector. Póki jeszcze atakujemy, mam jeszcze teraz trochę czasu, żeby tutaj zaatakować. Więc zrobimy coś takiego. Tutaj zrobimy coś takiego. Strasznie mega mocne on ma tych koleżków. Więc troszeczkę mi się to nie podoba. Mogę golema teraz użyć. Więc dobra, najwyżej poświęćmy już tą stronę. Ale tutaj trzeba coś na pewno zrobić. Tutaj jeszcze damy to. Tutaj damy to. Strzałeczki, żeby nam oszczędzić tego kolegę. Tutaj damy jeszcze mega miniona, żeby atakował tamtych. I do tego jeszcze damy Witcha z tyłu, co by pomagali. No nie, no Witch tutaj nie był chyba najlepszym pomysłem. Tutaj jeszcze szkieletki dał. O kurczaczki, no. Jest niefajnie całkiem, bym powiedział. Jeszcze jednego golema tutaj wyślemy. Strzałeczki.
strzałeczki. Dobra, no i golem idzie w tym momencie. Do tego pójdzie ten pan. I ta pani. Aha, wygrałem! Dobra, bo ja zapomniałem, że on mi nie zniszczył wieży. Więc mamy kolejną wygraną. Ja już tutaj cicho siedziałem, no jest późno. Też już jestem trochę zmęczony i nie miałem tyle energii, żeby gadać. Ale byłem pewien, że będzie dogrywka, dlatego troszeczkę się przyciszyłem ostatnie sekundy. Ale zapomniałem, że w sumie ja wygrywam, więc wygrałem ten mecz. Ha! Otwórzmy sobie jeszcze jednego Golden Chesta i tutaj Gold oczywiście do tego. Ice Spiritsy oczywiście do tego, Royal Giantsy. Oczywiście do tego Minionsy i tutaj nie było nic lepszego niż Common, a teraz będzie legenda. No nie, jest 3 Wizardy. Okej. Dobra, tak więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Był troszeczkę spokojniejszy, troszeczkę inny niż zazwyczaj, ale no jest późno w nocy, sami też rozumiecie, a jak chcecie mieć częściej odcinki z tej gry, no to musicie też takie spokojniejsze przyjmować. Był Epic Chest, było dużo innych chestów, były fajne gierki, myślę, że to jest to, co lubicie, bo czemu by nie? Pamiętajcie o łapka w górę, 4000 byłoby naprawdę mega fajnym wynikiem. Pamiętajcie również o G2A i moim fanpage'u, na którego bardzo was zapraszam, bo bardzo mało was na mojego fanpage'a śledzi. A tam naprawdę super rzeczy się dzieją. G2A oczywiście z kodem MANO 3% zwrotu. Link w opisie, tam też znajdziecie linki do mojego fanpage'a Instagrama, na które bardzo was zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko, moje Clash Royale'owe świry. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.